Hej, 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 dzień dobry, witam w kolejnym Dniu z Heroesami i scenariusz Unia przed nami, zaczęliśmy sobie poprzednio i lecimy dalej. Niestety jest to dosyć duża mapa, więc no, może troszeczkę potrwać. W każdym razie na sam koniec wyszła nam taka sprawa, że pojawił nam się tutaj bohater przeciwnika oraz tutaj gdzieś się nam pojawił bohater przeciwnika, bardzo blisko naszego Rainhaven Bastion, więc no, trzeba jakoś temu zaradzić, ale najpierw może weźmy sobie tego Krakhaka, który już sobie tutaj tą swoją manę zregenerował, więc możemy jechać dalej. Możemy jechać tu, a w zasadzie możemy ich w sumie możemy ich wziąć. Czemu nie? Odblokujemy sobie tą kopalnię. Tutaj a propos kopalni, to weźmiemy sobie również to. Czekaj, czy ty miałeś zniszczenie nieumarłych, czy nie? Masz zniszczenie nieumarłych. Więc może, kochany, wziąłbyś coś tutaj, kurde, porobił na zasadzie... czy chcę uciec? No nie, no bez przesady, no. Proszę was. No, właśnie o tym mówiłem. Okej. Weźmy sobie ich. A, nie mam miejsca. Teraz mam, dobra. Lecimy dalej, możemy jeszcze tych pojechać. Oczywiście, że są oni do porobienia, jak najszybciej. Jak najmocniej, jak najlepiej. Tutaj z kolei anioły. Zobaczymy, czy uda nam się ich zwyciężyć. Trzy anioły. Auć. To bolało. Gościu. No, mógłbym zrobić mu implozję, szczerze powiedziawszy, ale wolałbym sobie zrobić tak, że... A nie, czekaj, ty masz wskrzeszenie, dobra. Zrobić sobie tak. I zrobić sobie tak. Dziękuję. I teraz anioły dla mnie. Tylko jedna rzecz, mianowicie taka. Świetnie. I to jest pierwszy dzień, więc te anioły nam tutaj, powiedzmy, mogły przyjść wcześniej. No, mogły przyjść wcześniej. Ale to nic. Weźmy to. Tych łuczników chyba nie brałem, ale dobra, lećmy dalej. Mamy trochę jeszcze tej many? 67. Kurde, może bym sobie wrócił jednak. Ty z kolei zbierasz tutaj sobie zapasy. A ty... Aha, właśnie, jeszcze zobaczmy, co możemy wybudować. Targowisko i kuźnia. Wybudujmy targowisko. Tutaj z kolei do Kapitolu potrzebuje zamek, czyli potrzebuje w zasadzie fort. Weźmy fort. Tutaj do retusza potrzebuje targowisko. I tu potrzebuje targowisko, kuźnie. No, powiem szczerze, że tutaj może mi zabraknąć drewna, więc może wstrzymajmy się z tym. A my tymczasem, 4000, czy ja mogę na przykład was ulepszyć? 2000, o właśnie. Cyk. Zawsze to trochę więcej strzelców, nie? Zawsze to trochę więcej strzelców. A my tymczasem, zróbmy tak... Jak już atakujemy, że ja o tym nie zapomniał, że mam ten artefakt. On jest bardzo przydatny w walce, więc wolałbym... No jasne, na pewno. Czekajcie, 10, 13? Jakim cudem ty jesteś szybszy od nas? Czekajcie. Coś mi tutaj nie bangla. Czemu on był szybszy od nas? Dziewięć, sześć... Zróbmy tak. Teraz czasem nie powinniśmy być szybsi od niego? Ty kurde gnoju. Jakim cudem ty jesteś szybszy od nas? Na czym? A bo ja mam a ty masz dziesiątkę. No dobra. Dajmy im to.
Zróbmy tak. Czekaj, 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 czekaj. Wskrześ. Zabij. Okej. Jak najbardziej jestem jeszcze jak usytasy. Z takiego obrotu spraw. Dzień dobry. Widzimy tak przed wejściem. O, właśnie. Super. Zwycięstwo. Zobaczmy. Auć, auć, auć. Czy ja ich porobię po prostu strzelając do nich? Powinienem, nie? Cyk, cyk. It's okay. It's okay, it's okay. Mamy kolejny zamek przeciwnika. Świetnie. Świetnie, świetnie. Dobra, neksik. Co my tutaj mamy? Cyk, cyk, cyk. Gościu mi tam wyszedł, więc trzeba by było go przyszpilić prędzej czy później, ale najpierw zrobimy sobie... O, proszę, proszę. A co my tutaj mamy? Najpierw mamy was. Znaczy, już was nie mamy. Okej. A teraz mamy was. Grupa mnóstwo. Cyk. Może uda nam się tam dojść, nie wiem. Chociaż boję się troszeczkę tam w zasadzie podchodzić, wiecie? Tarcza gnola. Hajsy. Ci są mi niepotrzebni. No ja tutaj zdecydowanie wolałbym nie... nie wpaść żadnym z bohaterów. Będę miał problem. Okej, teraz tu. Idziemy sobie trochę pozbierać. A my tymczasem kuźnie mamy do zrobienia. Kapitol, zamek, cytadela to może niekoniecznie. Kuźnie mamy do zrobienia. Kapitol, karłowisko, kuźnia. Zaraz. Tutaj nie potrzebuję tego. A tu potrzebuję? Tu potrzebuję. Więc zróbmy to. A tutaj co mieliśmy zrobione? Tutaj w zasadzie moglibyśmy kapitol tylko zrobić, ale kapitol i tak zrobimy w jednym z w jednej z miejscówek, więc to akurat nam w tym momencie niepotrzebne. Zróbmy sobie więcej tych bobasków. Okej. I teraz tak. Teraz trzeba to jakoś mądrze rozegrać. Mianowicie, trzeba się cofnąć do tego Rivendell. Wróg uciekł. A da radę zrobić tak, żeby nie uciekł? Na przykład, nie wiem, jakiś Chain Lightning. No super, bo gościu. Baja bongo. I teraz tak, bardzo chętnie bym się wrócił tutaj. Bardzo chętnie bym zrobił... Nie. Bardzo chętnie bym zrobił tak. Tak. I wrócił tutaj. Świetnie. O to mi chodziło. Chociaż z drugiej strony... A, mogłem wziąć tutaj tych strzelców. Ajajajajaj. No troszeczkę zderpiłem, nie powiem, że nie. Ale przeczekajmy sobie. Co? Co za katastrofa? W nocy do zamku wdarli się złodzieje. Zabrali... Zabili strażników i ukradli tyle złota, ile zdołali unieść. Oh, fuck you. You piece of... Ty gnoju. Żeby mnie okradać, o wy France, zbolałe, ja wam dam, wam te kurde szkieletorne mordy porachuję. Macie, o, przeżył. Okej, ty z kolei zabierasz tą całą perajnę. Kurde, wypadałoby tutaj zrobić wieżę uczniczą, ale fort potrzebuje. A, fort jest dosyć drogi. O! O! Kolejne anioły! O! O, chętnie. Nie! Przepraszam.
Źle, żem kliknął. Dziękuję. Chociaż nie wiem, czy... Nie wiem, czy implozja... Aha, bo mnie nie stać. To poczekam sobie tutaj. Akurat implozja to powiem szczerze, że chyba jest too much dla nich. Ale niech będzie. Dobra, czy tutaj coś wykupiłeś więcej? Nie wykupiłeś więcej, więc idziemy walczyć o to. O, rękawice jeźdźca przydadzą się. O Jezu, zamek wybudowany. No dobrze. Zapraszam. No naprawdę teraz w gobliny będziecie strzelać? Wy kurde gałgany jedne? No, dasz radę. No, nie dasz radę. Zabiję? Kurde, mogę zabić. Okej. Prawie trafiłeś, stary. Jestem prawie z ciebie dumny z tą katapultą, naprawdę. Dzień dobry. Pytacie, skąd się wziąłem, a jestem wesoły Romek. Ale z tego, co widzę, to tutaj masz znowu jakiś taki, kurde, chłystkowy ten zamek. Straszna lipa. Ale no cóż. Dobra, i teraz ty. Kochany Gelu mój, ty piękny rudowłosy. A nie, jeszcze zapomniałem ciebie wziąć. Kochany rudowłosy... 56, dziękuję. Gdzie ja bym mógł z tobą się podziać? 2000, no co ja, za to kupię? Dupa. Ice jak najbardziej. 10 klejnotów. Ma być. O. Dobra, ale się przecisnąłem, kurde, przez cały ten... Przez cały środek. Ajsy. Ajsy, rękawiczki. Tutaj prawdopodobnie coś jeszcze będzie, jakiś zamek, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie jestem pewien. Kurde, powiem wam szczerze, że tymi moimi wszystkimi bohaterami to tak ciśniemy do przodu. Nie wiem, na ile nam to wystarczy. Tego rauszu. O, stawiają się. No dobrze. Jak tak, to tak. Pyk. 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 Dziękuję. I więcej was. I tu już nic nie... A, fajnie. Bo jesteśmy tutaj odgrodzeni. Czyli Jog, w sumie taki najsłabszy nasz łańcuch tych wszystkich bohaterów, jest kryty. Więc okej. Okej, tu nic nie ma. Zejdźmy na dół. Ty z kolei zbieraj nam tutaj parę rzeczy. Okej, i więcej w zasadzie nie masz co tu zbierać. Jakby nie patrzeć. Nie, dobra, jakieś tam kapitole, szege. Atak krasnoludów, gildia górnicza, coś w ten deseń. Wszędzie atak krasnoludów i gildia górnicza by była potrzebna, co? Do zrobienia skarbca. No dobra, zobaczmy tu. Do kapitolu jeszcze trochę nam brakuje, ratusz możemy zrobić, żeby nam znowu nie zarąbali hajsu. Więc to trzeba jakoś pilnować. Atak krasnoludu. Do ratusza już nam tutaj nic. Boję się troszeczkę, że prędzej czy później z... O, kapitol. O, a który to jest w ogóle, ten zamek? To jest ten. O, kapitol, chętnie. No teraz możecie nam brać hajs. Nie ma problemu. Oho.
Sandro! Dzień dobry! Sandro, dzień dobry! Teraz tak, jeden przyjemniaczek przeszedł nam tędy. Ale pytanie, czy ja chcę... A w zasadzie chciałbym... O! I pytanko, teraz jest drugie. Czy ja chciałbym? No trzeba ich porobić, co? Strzelców weź. I tam się gdzieś cofnij. Ty jak w zasadzie możesz do Armitage się tepnąć. Wziąć to, obróć tu. Okej. I tak mi tu mówicie, dobrze, gildia górnicza. Gildia górnicza. Zbieramy sobie trochę hajsu. I zdecydowanie chciałbym się pochapać na tego Sandro. Tylko pytanie, czy najpierw tutaj? Gdzie ty możesz mi zniknąć później, gościu? Bo ja zrobię tylko raz skok. Albo zrobić tu inną opcję. Tu zrobić lot, a tam zrobić skok. Wróg uciekł, ok. A można zrobić tak, żeby nie uciekł? O, świetnie. Jestem po prostu tak zadowolony z was. Zwycięstwo. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Dziękuję. Teraz robimy skok do Dark Cloud. Jeśli pan Buczek da, to bardzo chętnie bym go dojechał. Pytanie, czy się da. Mam cię! Dobrze, że lot zrobiłem, bo bym inaczej chyba go nie dosięgnął. Świetnie. No i teraz, kurczę, coś mi się wydaje, że to będzie taka... walka, kurczę, tego scenariusza. Kolego, przyszła kryska na matyska, jak to mówią, nie? Jakby nie patrzeć, to trochę mi się oberwało... Czekajcie, a wczytajmy sobie... Albo inaczej, czekaj, mam pomysła. Nie, Gem już nie ma punktów ruchu. Dobra, spoko, ogar se to. Albo... Czy to mi da prędkość? Albo inaczej. Tak. Teraz tak. I 72 nie powinien zabić. No właśnie. I podjął totalnie inną strategię. Dobrze, faktycznie. Myślałem, że dzieląc armię na wiele slotów,
będę przyjmował bardzo dużo obrażeń, tak? Będzie musiał rozejść się na wszystkie możliwe moje jednostki, ale faktycznie fala śmierci tutaj może zaboleć raz, tak op. Bo wszystkie jednostki moje są ten, a jak złączę je w jedno, to on wszystkich falą śmierci nie zabije, więc mu się nie opłacało. Więc przyzywa żywiołek i ognia. Problem jest taki, że on ma bardzo dużo many, ale mam więcej, więc okej. Okay. O, zniszczenie umarłej na nikogo nie działa, tak? Aha, tak sobie będziemy pokrywać, tak? Dobrze. No to jak tak. A czekajcie. Dobra, kiedyś... Okej... Okay. Spoko, będziemy się wymieniać, nie ma problemu. Mam więcej many, trochę to potrwa, ale mam nadzieję, że się uda. Jakbym miał implozję, to mógłbym być mocno poszarpany. Jeszcze jakbym zarzucił, jakbym prędzej czy później zarzucił im shielda, to było super. Shielda i kamienną skórę. Znaczy shielda, właśnie zawsze, kurde, powiem wam szczerze, że ciężko mi zawsze rozróżnić shielda, kamienną skórę, co by było lepsze. Ale okej, okay, prędzej czy później skończy mu się mana. Więc to mi gra. I jeszcze sobie zarzucimy. Bijemy mu więcej niż on nam, bo mamy po prostu więcej tego. Więcej ataku i więcej obrony, prawda? Okej. Okay. Kurde, nie pamiętam ile mu zabiera ten many, ale chyba 20, nie? Przywołanie takiego żywiołaka, więc w zasadzie jestem na pozycji trochę wygranej. Implozja ile daje? 2400. Ile zabiorę taką implozją? Sporo. 2 z 7 zostało. Broń się. Czekaj. Chodź. Okej, okay, cały czas będziesz ich przyzywał. Okej. Okay. Spoko. Implozja na ciebie. Kurde, nie zwróciłem uwagi, ile implozja zabiera tego punktu. Many. Ale powinniśmy dać radę. Kurde, jak Sandro zabijemy, to ja wam powiem, że no... Tylko, że problem jest taki, on może uciec. On może uciec. 25, a żywiołaki 20. Ale pobijajmy ich. Są wszyscy mocno poobijani. Mhm.
wtedy szkoda będzie, jak on ucieknie. Bo jednak problem jest w nim, a nie w jego armii, którą posiadał. A nie mam go jak oślepić. Mogę... Kurde, nie, bo wszystkie jednostki nieumarłe są nieoślepiane. O, kolego. No na szczęście te ziemniaczki są mega, mega twarde. Więc w to mi graj. Zobaczcie, ile on żywiołaków ognia przyzwał, a ile ja tylko tych ziemnych i one nadal trwają. Dobra, wyzwijmy sobie jeszcze jednego. 28, lećmy tu. O, dobra, no dobra, skoczmy tu. 17, te 120. No, gościu, kończyć się mana. Prawdopodobnie będzie tak, że on ucieknie. Ale jeśli już nie będzie miał tych... Jeśli już nie będzie miał many, to będę mógł sobie wskrzesić swoich. Chyba z 19 zostało. O nie, kurde, nie zaatakowałem, fuck. Dobra, już chyba nie wskrzesi. Znaczy, już chyba nie przyzwie. Więc jak już nie przyzwie... A, nie na wszystkich wchodzi slow. Okej. Nie na wszystkich wchodzi slow. A szkoda. Rozumiem, że oślepienie właśnie nie działa na nikogo. O, i teraz mamy slowa na wszystkich. Świetnie. O to mi chodziło. Mamy kogoś, kto ma mało. Dobra, poskładał się. Czyli potrzebujemy... potrzebujemy ich więcej. Albo potrzebujemy wskrzesić swoich. No ty gnoju, ty. Jeszcze się bronisz, ty skurczybyku, no. Jeszcze się będziesz bronił. No patrzcie. Jeszcze mu zostało na jakieś te smrodki w postaci właśnie jakichś tych strzał magicznych. No dawaj. O tych no. No i już nie masz tak naprawdę jak. Dobra, tutaj na spokojnie. Tutaj. Okej. I teraz pytanie, czy uda nam się to zrobić w tej turze?
Jeśli będzie chciał uciec, to musimy to zrobić w tej turze, okej. No super. Pokonaliśmy, kurde, co? Nie wierzę. Pokonaliśmy Sandro, co to w ogóle było? 428 naszych przywołanych żywiołaków ziemi na ich 960 żywiołaków ognia. Wow. Wow. No powiem wam, że kurde... Szczerze? Nie spodziewałem się. Myślałem, że ucieknie. Myślałem, że nic z tego nie będzie. Z takiej długiej walki myślałem, że nic nie będzie. A jednak... Sandro został pokonany. Oczywiście mogą go sobie skrzesić jak najbardziej, ale no mamy na jakiś czas spokój. Dzieją się dziwne rzeczy. W pobliżu małego miasteczka Gornej ziemia zdaje się płonąć, choć nic się nie pali. Niektórzy twierdzą, że widzieli w środku przedziwną kulę, której ognista powłoka mieniła się od pomarańczowych i czerwonych rozbłysków ognia. Inni mówią, że to żywiołaki ognia tańczą między płomieniami. Ale nikt nie wie nic pewnego. Mamy nadal bardzo dużo punktów... Mamy nadal bardzo dużo punktów many, więc możemy coś tutaj podziałać. Nadal. Okej. Okay. W takim razie gdzieś tędy. O, tu nikogo nie było. Okej. Okay. Gemolec. Swoją drogą, tak. Gem, przydałoby nam się... Przydają nam się twoje anioły, nie powiem, że nie. Grupa arcyliszy. Gem też ma chyba, jeśli dobrze się orientuje, zniszczenie nieumarłych, prawda? Masz. I to na poziomie magii powietrza jeszcze dodatkowo. Więc spoczko. Ty w zasadzie możesz zbierać tutaj strzelców. To nam będzie dla Gelu potrzebne. Zdecydowanie. Szósty skarbiec. I skarbiec. Świetnie. Tutaj wieżę uczniczą, czyli potrzebuję fort i strażnicę, trochę dużo. Tutaj też mam fort do wybudowania, żeby cokolwiek tutaj zdziałać w tej kwestii. No a tutaj wieżę strażniczą mam. Świetnie. Wow! Wow, wow, wow! This is fucking awesome. Ale on gdzieś przylazł stąd. Aha, aha. Aha. A, ktoś tu smrodzi! No, kolego! Skąd ty to smrodzisz? Nieładnie, tak? Przepraszam, tak troszeczkę... Stąd, tu jest okrąg tego smrodka. Ale dobra, słuchajcie... tutaj sobie zakończymy. Mam wrażenie, że praktycznie tutaj już chyba nie powinno być żadnego zamku, a przynajmniej przejętego przez wroga, bo nic tutaj się nie rusza. Czyli praktycznie tutaj cała prawa strona nam została do przejęcia. Czyli prawdopodobnie tu będzie jakiś zamek, no i tutaj będą jeden albo dwa zamki. Więc to sobie przejmiemy już w następnym odcinku, dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się, na razie.